Bobrowniki w gminie Grabów nad Prosną były w poniedziałek 7 października gospodarzem forum Wielkopolska Wieś Europejska, zorganizowanego z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Organizatorem forum było z kolei Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi z siedzibą w Sielinku. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów, lokalnych grup działania oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie wsparcia z funduszy unijnych. Forum stało się doskonałą okazją do podsumowania dwóch dekad obecności Polski w Unii Europejskiej, okresu intensywnych przemian gospodarczych, inwestycji i innowacji. W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do Wielkopolski trafiły środki o wartości ponad 2 miliardów złotych. Dzięki nim możliwe było przeprowadzenie licznych inwestycji strategicznych, które znacząco poprawiły jakość życia mieszkańców regionu. Wybudowaliśmy lub przebudowaliśmy 390 km dróg w Wielkopolsce za 250 milionów złotych. Wybudowano lub przebudowano ponad 900 km sieci wodociągowych i 1800 km sieci kanalizacyjnych. Wybudowano 5000 przydomowych oczyszczalni ścieków. Razem zarówno te sieci wodociągowe, jak i kanalizacyjne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków to kwota 770 milionów złotych wsparcia. Wybudowano lub przebudowano 32 targowiska. Powstało lub zostało wyremontowanych, wyposażonych ponad 700 obiektów pełniących funkcje kulturalne. Odnowiono lub poprawiono stan 76 zabytkowych obiektów budowlanych. Odnowiono centrum ponad 100 miejscowości. Ponad 300 obiektów powstało sportowych i rekreacyjnych na terenie Wielkopolski. Tutaj kwota 300 milionów złotych. Utworzono 2000 nowych miejsc pracy. To są miejsca pracy, które zostały utworzone dzięki konkursom realizowanym przez właśnie lokalne grupy działania. One powstały na obszarach wiejskich. Podczas forum głos zabrali m.in. Izabela Mroczek, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też Izabela Cichoń, dyrektor Stowarzyszenia Ostrzyszowska Lokalna Grupa Działania. O korzyściach płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej mówili również poseł Andrzej Grzyb, starosta ostrzyszowski Dariusz Świtoń oraz burmistrz Grabowa nad Prosną Maksymilian Ptak.